Środowe popołudnie aktorki teatru Spód Kwadrat działającego przy Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika zaprezentowały swoją najnowszą premierę. W sztuce Siostry Sejamskie opartej na dramacie pod tytułem Potwór wystąpiły Dominika Rodzoś oraz Klara Pietras. Spektakl Siostry Sejamskie powstał na podstawie scenariusza Emmanuel Delpierre Potwór. Jest taką naszą swobodną adaptacją, zupełnie jakby autorka nie poznałaby swojego dzieła, gdyby przyszła na nasz spektakl, a tworzą go dwie moje uczennice, Dominika Rodzoś i Klara Pietras, które w tamtym roku skończyły już pracę w teatrze Spód do kwadratu, ale ponieważ zostały jeszcze w Puławach, Klara w tym roku ma maturę, a Dominika w Puławach studiuje, postanowiły coś zrobić jeszcze razem, bo takim było tęskno do teatru. No i postanowiliśmy zrobić właśnie ten spektakl Siostry Syjamskie. Praca trwała 4 miesiące i w ciągu tych 4 miesięcy przygotowałyśmy nasz spektakl, na który dzisiaj zapraszamy. Spektakl Siostry Syjamskie opowiada historię dwóch sióstr, które są ze sobą bardzo połączone wspólnymi przeżyciami, których doznały w dzieciństwie. Miały bardzo trudne dzieciństwo, trudne relacje z matką i w tym spektaklu przedstawiamy ich przygotowania do trudnej rozmowy, jaką mają zamiar odbyć z mamą i przygotowują się do niej po raz kolejny i po raz kolejny z niej rezygnują, także niestety nie udaje im się z tą matką porozmawiać i wyjaśnić wszystkich spraw. I te przeżycia, których one w dzieciństwie doznały, powodują, że one nie potrafią samodzielnie żyć. Cały czas żyją w tej traumie, cały czas żyją w tych swoich wspomnieniach i nie idą do przodu. Także przez ten spektakl chciałyśmy powiedzieć, że bardzo duże znaczenie w życiu młodych ludzi ma wychowanie oraz to, co za młodu przeżyją i że czasami bardzo ciężko jest się uwolnić od swojej przeszłości. Ze względu na poruszaną tematykę spektakl był przeznaczony dla widzów powyżej 12 roku życia. Scenariuszem i reżyserią sztuki zajęła się opiekunka teatru Spód Kwadrat Katarzyna Grudzień.